Cześć, dzisiaj krótki temat. Z uwagi na to, że mamy w tej chwili nieznośne upały, chciałbym pokazać, jak zrobić samemu w godzinkę najprostszy klimatyzator. Pomysł nie jest mój, sam to gdzieś znalazłem na YouTubie, ale uważam, że jest wart uwagi. Zwłaszcza, że posiadając w domu pewne elementy z debombilu, można to zrobić praktycznie bezkosztowo. Potrzebujemy plastikowy pojemnik, kontenerek, wentylator na przykład ze starego komputera stacjonarnego, kawałek grubszej rurki do zastosowań hydraulicznych, zasilacz 12-woltowy i kilka butelek po napojach lub jakieś nieużywane wkłady do lodówki turystycznej. Potrzebny też będzie pistolet z klejem na gorąco. Jak domyślacie się, zasada działania jest prosta. Wentylator zasysa z góry powietrze do środka pojemnika. Wewnątrz jest ono oziębiane przez zamrożone wcześniej butelki lub wkłady i następnie wypychane w kierunku bocznym. Wydajność jest zadowalająca, aczkolwiek nie wystarcza na jakieś duże pomieszczenia i duże odległości. Trzeba je mieć w miarę blisko siebie. Po około 3 godzinach trzeba wymienić butelki na nowe. Jak nie nadążamy schładzać kolejnych, to klimatyzator robi się nam tylko mało wydajnym wentylatorem. Teraz uwagi co do montażu. Pojemnik najlepiej jakby był mniejszy od tego mojego, bo po pierwsze ten zajmuje sporo miejsca, a po drugie w połączeniu z tym również za dużym otworem bocznym wentylator dawał mały ciąg i dlatego musiałem zainstalować drugi. Wystarczy, żeby pojemnik mieścił kilka butelek 1,5-litrowych. Nie musi być większy. Zamiast pojemnika można też zastosować jakąś starą lodówkę turystyczną, jeżeli nam jej nie szkoda. Podczas wiercenia otworów na wentylator i z boku trzeba uważać, bo niektóre plastiki łatwo się łamią. Robią się takie liniowe pęknięcia jak na szkle. No może nie wyszło mi to zbyt pięknie, ale właśnie pękła mi ta obudowa u góry wiercąc te otwory na wentylator. Następnie przyklejamy klejem na gorąco wentylator. Rurka z boku jest potrzebna, żeby skierować odpowiednio strumień powietrza. Robimy jeszcze małą dziurkę na kabelek od wentylatora i podłączamy je na zewnątrz do zasilacza. Można zrobić tak jak ja, dokręcić taką końcówkę z gniazdkiem pasującym do typowych wtyczek zasilaczy, albo jak komuś nie szkoda zasilacza, uciąć wtyczkę i na przykład zainstalować po drodze jakiś włącznik. Na koniec demonstracja działania. Wkładamy butelki. Wentylatory od komputerów nie są uciążliwe, jeżeli chodzi o hałas. To jest duży plus. Załączamy zasilacz i można się chłodzić. I to by było na tyle. Cześć, do następnego filmiku.